Lipny, która to osoba z fanek zespołu Universe, tak zaproponowała na początku trzy utwory. Także ten pierwszy nie zaliczył się do tego, ale Seno San Francisco to myślę, że jak najbardziej z płyty Za Nim. To też... Dokładnie, to staramy się puszczać częściej. Pozdrawiamy już wszystkich kierowców, między innymi Andrzeja z Bartoszyc, który na pewno nas słucha i mam nadzieję, że zadzwoni do nas. Zobaczymy, czy będzie dzwonił dzisiaj z domu, czy gdzieś z samochodu. Zobaczymy. Wszystko się okaże, wszystko przed nami. Seno San Francisco z płyty Za Nim. Także poprawiamy się w sensie uzupełniamy, moi drodzy, technicznie, bo teraz właśnie już ten panel pozdrowień wreszcie udało nam się załączyć. Także jak będziecie mieli okazję i chcieli pisać, tak najbardziej zapraszamy. Jesteśmy także chętni na wasze telefony. Jak tylko dokładnie, zadzwonić. Tak jak zwykle mamy 4 godziny, więc jeśli macie też coś do powiedzenia, to możecie dzwonić, takie rozmowy niedokończone. To też jest fajnie, bo sorry, muszę ściszyć telefon, bo mi coś tu jeszcze stuka. Już widać, że już tam stukacie na fejsie. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy się już przerzucają z Radia Bezdna, Stacja Impreza. Fajne to jest, że jest nas coraz więcej, że słuchacze jednej i drugiej stacji wzajemnie się przenikają, poznają i lajkują, i to ja najczęściej lajkuję. Słuchajcie, jeśli tam gdzieś coś piszecie, niekiedy nie zdążę, ale jeśli jest już lajk, to już jest dużo, więc wybaczcie mi, że niekiedy nie mam też więcej czasu na komentowanie. Ja myślę, że ja komentuję tutaj na antenie, czy tam w Radio Besta, wy tam widzę, mocno się udzielacie i cieszę się, że tak te wasze nasze piosenki lubicie. Tymczasem, moi drodzy, już tak patrzę, czy szybko to tutaj ogarniemy, ale chyba tak. Jest taki utwór, którego zazwyczaj w stacji Impreza nie ma, ale dziś wybrzmi. No troszkę lepsze brzmienie, ale no tutaj no, oryginał jest jaki jest i to dosyć trudno jest, że tak powiem, aby to brzmiało tak naprawdę super, ale troszkę inaczej tak. Tak nieco przyjemniej ten utwór zabrzmi, jaki to będzie. Coś związanego z ptakami, co? Chyba tak. Rajskie ptaki, czy tak? Rajskie ptaki, Mirosław Breguła. Tutaj będzie to właśnie tak, no brzmiało nieco lepiej, ale też to nie będzie taki dźwięk. No bo to jest ta wersja, którą tak. Po prostu nie mamy innej, jest jedyna niestudyjna, więc jak brzmi, to i tak wiecie. Dzisiaj się nawet możemy cieszyć z tego, że jest jakaś wersja jakakolwiek, bo też możemy się domyślać, jakby to brzmiało w studio, znając po prostu umiejętności aranżacyjne, to na pewno by to było jeszcze inaczej zagrane, zaśpiewane, ale cieszmy się z tego, co mamy. Na pewno dosyć przyjemnie to będzie brzmiało, dużo jest tam... Sam jestem ciekawy. Takich można by powiedzieć niewielkich zmian, ale powiedzmy z punktu widzenia jakby utworu to są duże zmiany, ale w odsłuchu no to nie do końca dla każdego, o może tak. A na telefonie tutaj witamy, właśnie Andrzeju była mowa. Tak, już mamy Andrzeja. A jest Andrzej, no. A skąd to? Dziękuję za San Francisco, chłopaki. No ja z domku, wybieram się właśnie do Midusi, ale do niej pójdę, jeszcze zadzwonimy razem też na pewno. Przywitamy was jeszcze raz z Midusią, bo tu musiałem ogarnąć trochę z domu co nieco i już lecę zaraz do niej. No tak wolne mam przymusowo jeszcze ten tydzień. No i świetnie cię widzę, Heniu. Już się nie mogę doczekać tego 13 lipca w Warszawie. Tak, tak. No, to będzie impreza na podwórku, nie? Chyba. Myślę, że tak. Jeśli to są imprezy takie od maja do września, to większość jest właśnie imprez plenerowych. Fajnie, no ja też się cieszę. I szal czeka, także będzie po ostro machać tobie, ja i Milusia. No i będzie się fajnie, mam nadzieję, bawić jak zawsze przy waszej muzyce. No postaramy się, fajnie. Żeby te twoje ulubione Chiny były. No właśnie, ja je bardzo lubię. Żebyście teraz już grali na koncertach Chiny, mam nadzieję. No mamy je teraz. No wtedy był koncert walentynkowy, to dostałeś wersję taką specjalną tylko dla ciebie przed koncertem. Tak, bo żeście wtedy jeszcze robili próbę brzmienia całą i żeście mi zagrali wersję taką fajną dla mnie. To było wielki zaszczyt.
który wam bardzo dziękuję, to nagrałem i mam to na pamiątkę trzymał w telefonie. I tego ci nikt nie weźmie, rzucić. Tak jest. Nie, jeszcze do Milusi muszę w komputer rzucić, bo ja laptopa za bardzo nie ogarniam, nie lubię tego i nie mam czasu na to, powiem szczerze. Milusia tak ogarnia, ja nie. Aha. Fajnie. U nas wreszcie dzisiaj się trochę ochudziło. Tak 24 było, nie? A tak to dawało równo prawie 30. No i moją anatomię oczywiście się zagracie, nie? Też to bardzo lubię. Lekcje z anatomii. No, postaramy się. Świetnie. Świetna gitara jest, nie? Na końcu w ogóle jest no. Super. Wojtek tak to pięknie gra, że czachady. Znaczy to jeszcze wiesz, nie, to jest jak no. Ćwiczenia z anatomii, to jeszcze Wojtek nie grał z nami, to był nagrywany wtedy no, na singlach, na ton press. No to tam jeszcze Darek Kozakiewicz, Kozakiewicz, tak myślałem, że to jego robota. No perfekt, jego, no. Tak. No ale to pięknie on to zagrał, przepięknie, no. No ale Wojtek też to ładnie pięknie grał, no tak samo i... No oczywiście, tutaj nie umniejszając, tylko go jeszcze nie było w zespole, wiesz. No, oczywiście pięknie Wojciech gra i na naszą tą synoweczkę Chiny i wszystko, no, ogarnia to przez super chłopak, także wielki szacun do Wojtusia też. Dzięki, wielkie. Dobra, gramy, mam, nie będę jeszcze zadawał dupki, jeszcze się zobaczymy, jeszcze zadzwonimy, polecę do Milusi, Milusia też bardzo czeka, żeby się połączyć z wami, was zobaczyć na WhatsAppie. Aha. Mam nadzieję, że mi wybaczy, że zadzwoniłem szybciej. No ale mnie wywołali się do tablicy, no to jak to mu zrobić tego? No jasne, ale bardzo się cieszymy, że cię widzimy. No, świetnie, także fajnie też się cieszę. Pozdrawiamy. Wszystkie twoje oglądamy rzutki, Wojtek fajne rzeczy rzuca, no. Też założyłem. Ty właśnie więcej przesadzicie taki przed koncertem, gdzieś do samochodu przydacie, no fajne ciekawostki takie są, wiesz? Mhm. No, przygotowujecie ten sprzęt cały, tutaj się tak zestrajacie, taki fajny... Reportaż, o, taki to mix, tak? Wygląda, no. To bardzo, bardzo fajna sprawa, nie? Tak właśnie Wojtek to zaczął robić, chyba to Wojtka pomysł, co? Tak, no. No to jest tak, jak ktoś pokaże, że się na czymś bardziej zna, to potem chcąc, nie chcąc, no, ale to jest dobrze, bo Wojtek bardzo fajnie to robi, pozdrawiamy Wojtka, nie wiem, czy nas dzisiaj słucha, czy nie, ale jeśli mamy słucha, nadzieję, to, że nas słucha, to pozdrawiamy cię. Pamiętam, jest Bartosz, tego grubego, wielkiego, nie? Wiadomo. I Damian, także i tych wszystkich pozdrawiam, chłopaków i Grzesia, i klawiszowca, i basistę, ale Marka, tak? Marka, Marka tak, jednego to, Marka, to, drugiego. Fajne Marki też. Także graj to nam. Zadzwonimy i widzimy się na koncercie w Parczewie w lipcu 13. Tak jest, zapraszam. Mam nadzieję, że to nie będzie pechowy, to będzie chyba sobota albo niedziela. Będzie szczęśliwy, zawsze musi być szczęśliwy. Fajnie, trzymajcie się, chłopaki. No, trzymaj się, dziękujemy bardzo. Cześć. Dziękujemy bardzo. Także rozkulały się telefony, a także mamy pierwsze wpisy. Sylwia napisała, dla tych, którzy są zawsze przy mnie, mimo wszystko, i proszę o znów kochać kwiaty. Pozdrawiam prowadzącego, no i Henia, Sylwia. Dziękujemy, Sylwia, pozdrawiamy. To jeszcze Ania z Chorzowa Batorego. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy uniwersalnej audycji oraz prowadzących pana Macieja i pana Henia. Życzę udanej audycji. Ania z Chorzowa Batorego, pozdrawiamy serdecznie. Również pozdrawiamy, Anię. A teraz spróbujemy, moi drodzy, troszkę ulepszony dźwięk tego utworu, który jest no, jak na razie tylko w jednej wersji, czyli Mirek Breguła, Rajskie Ptaki w Stacji Impreza po raz pierwszy. Cieszymy się bardzo, bo piszecie do nas. Witam serdecznie. Może zrobimy tak, żeby tu nam zamcik nie znikło. Chwilka tu. O. Dobra. Jest raz tak. Napisał Mateusz z Mikołowa. A Mateusz z Mikołowa, tutaj pozdrawiam. Się... Pozdrawiam serdecznie pana Macieja, pana Henia. Proszę o dziś, o następujące utwory. Wołanie przez ciszę. Nie wiem, czy to miłość i w perły zmienić deszcz. Takie tradycyjne, ale to właśnie tak. Odkryłem Universe mniej więcej w tym samym czasie 2 lata temu. No Mateusz, widzieliśmy się tylko w Zabrzu niedawno na tym koncercie. Nie zdążyłem z tobą pogadać, nie wiem, czy byłeś z mamą i setą, czy tam nie. To daj znać, bo
po koncercie już cię nie było, ale bardzo się cieszę, że też byłeś i zawsze pamiętaj, jakaś chwila na pogadanie też jest. A jeśli chodzi o to, co tam zobaczyłem, że chcesz ściąć włosy, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ci pasuje według mnie. Nie wiem, jak ty tam na to patrzysz, ale tak, jesteś takim moim odzwierciedleniem sprzed wielu, wielu lat. Więc z mojego punktu widzenia możesz je zostawić, ale jak będziesz chciał obciąć, to się sam przekonasz, jak będziesz wyglądał. Napisał tu na zdanie z Poznania. Cześć chłopaki Ślązuki. Heniu, dziękuję za twoją ciężką pracę. Uniwers jest w naszych sercach codziennie, ale te audycje dają nam kilka godzin relaksu i uczty duchowej. Fajnie, że będziecie w Poznaniu, bilety kupione i czekam na was. Od ponad roku mocno zaangażowałem się w twórczość Uniwersu, która bardzo mi się podoba w życiu. Która bardzo mi pomaga. Mi pomaga, tak, przepraszam. No to moje i daje dużo pozytywnych emocji. Pozdrawiam i szacunek za to, jak wspaniale gracie na koncertach. Pozdrawiam zespół fanów. Ja to też tak widzę, że po prostu jak my się spotykamy, czy tutaj przy okazji audycji Radia Bez, czy Radia Stacja Impreza, to wy się integrujecie przy okazji. To też jest fajne, że tak nagle wielka rzesza ludzi zostawia wszystko na chwilę i wsłuchuje się w te nasze piosenki, które niejednokrotnie już tam któryś raz z kolei słyszymy, ale tak jak ja, tak i wy chcecie się z nimi na nowo też podzielić, bo faktycznie słuchając któryś raz z kolei jakichś utworów, wychwytujemy pewne rzeczy, których nie słyszeliśmy wcześniej. Ja jak jechałem tutaj i była końcówka piosenki Kino Niespełnionych Marzeń, to tam jakbyście się wsłuchali, takie są takie tiki, 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 takie coś tam i jeszcze się pojawia w drugim i czwartym takcie na przykład i to przez cały czas leci, niby to nie jest na pierwszym planie, ale taki fajny ślad nagrany, który też normalnie słuchając to tego nie słychać, a jak się jedzie i kiedy właśnie wsłuchuje się w jeden instrument, to nagle wychwytujemy coś, co teoretycznie mogło tego nie być, ale gdyby nie było, to by czegoś brakowało i to jest właśnie ten fenomen aranżu tych piosenek przez Mirka, który no, gdzieś tam już wszystko było, a on, a jeszcze tu coś, a tu coś jeszcze, a tu coś jeszcze wrzucimy, połączymy jakieś barwy i dlatego to tak fajnie brzmi. Beata Smarzowa napisała: witam serdecznie, dziś audycja, za audycją, tradycja, Śląsk bez koncertów latem został, ale inni też czekają na imprezy plenerowe zespołu Univers. Dziś poproszę o piosenkę Pytania w ostatnią środę pięknego maja, tymczasem w Rudach. Beata Smarzowa. No to jak najbardziej ten utwór zamącik tutaj zanotujemy, żeby no. był. No to jest tak, że tutaj już widzę, że osoby ze Śląska już patrzą, chyba najbliższy koncert w Goczałkowicach będzie 9, to jeszcze nie jest tak daleko. Można w auto wsiąść i w Goczałkowicach bodajże o 18 w Parku Zdrojowym. Zapraszam. Hello, hello, witam Heniu, witam Macieju i wszystkich znajomych, nieznajomych słuchaczy z Polski, z innych części świata. Ilona z Anglii, pozdrawiam. Witam, dokładnie. To Ilona z fanklubu Uniwersum Wielkiej Brytanii. Tak, jest, tak. Pozdrawiam serdecznie, Sylwia Gawrońska z Poznania. Witam na wstępie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz prowadzących tą wspaniałą audycję oraz Edytę z Ostródy, Marysię z Gdyni, Alicję z Anglii i poproszę o piosenkę dedykacją. Tyle chciałem ci dać. Pozdrawiam. Dobrej nocy. Sylwia Gawrońska z Poznania. No to dziękujemy. To sobie już to zapiszemy. Też pytanie, czy to jest ta sama Sylwia, która już żeśmy czytali raz, czy jeszcze inna Sylwia, bo teraz tutaj... Nie, tam pisał tylko Sylwia, a tutaj jest napisane, więc... Aha. Tam to już jest w archiwum, to teraz nie mam chyba jak podejrzeć, zresztą spojrzę, ale to nie będziemy teraz patrzeć, czy to ten sam adres IP, to się samo wyjaśni. No, mniejsza, jakby był, jak to ta sama, to fajnie, a jak dwie, tym lepiej. Lecimy dalej, co tu jeszcze mamy? Dobrze, czekaj, tutaj, a tyle chciałem ci dać, ja sobie tylko to wpiszę. A czy tu jeszcze mamy też wyżej? To. Witam serdecznie, poproszę utwór Zdradź Mi.
w którym szczególnie podoba mi się jeden cytat. Pozdrawiam panów prowadzących i wszystkich słuchaczy. Stacja Impreza. Czyżby telefon dzwonił? Tak, telefon dzwoni i pisze tak. Pod sandaczem smażalnia rybna. Odbierzemy, zobaczymy, czy to tak, czy nie tak. Halo, halo, witamy na antenie. Dobry wieczór. Witam, witam. Witamy. Tak, tak. Smażalnia pod... A można troszkę ściszyć radio po drugiej stronie u was? Tak, już idę do innego pokoju. Dobra. Smażalnia pod sandaczem. Tak. Mówi Elżbieta z Ziemia Lubuska. Witamy. Panie Henryku, bardzo pozdrawiam i dziękuję za to, że pan prowadzi ten program. I panie Macieju, dla pana też duże buziaki. Dziękujemy. Znaczy, dziękujemy. No staramy się, jak możemy, żeby do was dotrzeć, żebyście się tam też z drugiej strony odzywali do nas, bo to też ważne. Jak widzimy, że po drugiej stronie jest fajny odzew, to się chce robić. Mhm. No i czekam, kiedy będziecie w Sławie. No zobaczymy, to jeszcze jak... Czy to zacząć od burmistrza, czy od kogo? Od kogokolwiek, kto tam jest decyzyjny. No, najlepiej iść i już zacząć teraz. Jak się uda, to może jeszcze w tym roku, jeśli nie w lato, to na jesień, a jeśli nie, no na przyszły rok, to już postaramy się tam do was przyjechać. Z chęcią przyjedziemy. No, chciałabym. I wszyscy tutaj czekamy. Pan mnie pamięta. Tak. Oczywiście. Pamiętam. No, dziękuję za wszystko i cóż więcej powiedzieć, jesteście wspaniali. Dziękujemy bardzo, ale tacy już jesteśmy subtelni, staramy się po prostu, nie wiem, żeby to też nie popaść w jakąś pychę, ale jeśli z pokorą, to bardzo serdecznie dziękujemy. No i ludzie was kochają. To pięknie. Tylko pogratulować zespołowi Universe, że przez tyle lat nadal trwają i robią dobrą robotę. Tak. Całuszy dla całej ekipy. Na razie. Dziękujemy. Na razie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Moi drodzy, w międzyczasie jeszcze mieliśmy jeden telefon właśnie tutaj, właśnie Edyta Kopczyńska z Ostródy. Witamy na antenie. Dobry wieczór. Nałożyłaś się, widzisz. No witaj. Witaj, ale już Macieju, wiedziałeś, tak? Tak, mamy cię wpisaną. A, no to dobrze, bo już tu się długo nie odzywałam i chciałam tu właśnie pozdrowić was serdecznie, pana Henia. Dzięki. No i się pochwalić się, że tutaj u nas był pan Zbyszek Wiśniewski w Ostródzie. No właśnie, tak gdzieś tam jakieś filmiki było widać, że tam do was dotarł i śpiewał. No super, przez chwilę to normalnie myślałam, że... Tu, panie Heniu, jesteś z nami, tu w Ostródzie. No. Piękne piosenki grał, właśnie twoją piosenkę i dedykację, i można było posłuchać. No super było. Nie udało mi się, tylko później jeszcze grał w sobotę, a no ale byłam na pielgrzymce i właśnie nie mogłam już zobaczyć. Ale tutaj cieszę się, że będziecie grali, że udało się w Barczewie. Tak. Będziemy. I będę mogła was ponownie zobaczyć. A tylko chciałam się spytać. No pies mi szczeka, no, tutaj. Słyszymy. Bo się też sprawdzałem, czy czasem nie u nas. Właśnie też chcę pogadać dlatego z wami. Nie, bo też się należy. Tak, o której tam, panie Heniu, właśnie będziecie grali w Barczewie? Wiesz co, ja jeszcze tego tutaj, wiesz, w związku z tym, że mamy teraz dużo koncertów robionych przez menadżera, to on bardziej wszystkie szczegóły zna i te, które są już teraz najbliższe, to mniej więcej mamy bardziej. Aha, natomiast, to jeszcze pan Heniu, wiesz co, ja by jakby szło zobaczyć na naszej stronie internetowej, czy tam już jest wpisane, czy nie. Jeśli nie, to... Bo tutaj słyszałam właśnie pana Andrzeja, tu pozdrawiam też serdecznie, Milusie też. No i chciałam tu piosenkę właśnie Chiny, jaką można było zagrać. Proszę. Kolejna osoba prosi o Chiny, no to cud. Cieszymy tak. się. Wpisujemy na listę oczekujących, no dobrze? Wiem, że pan Heniu tu zagra, bo jak byłam w Morągu, to właśnie pan Heniu tu grał tą piosenkę, no super był też koncert właśnie. No.
W Morągu też mamy słuchaczy, z tego co wiem. I zespół Uniwers też ma fanów w Morągu. Tak, tak, tak. I tutaj moment. Właśnie panią Ewunię Pych. Właśnie. Chciałam też pozdrowić serdecznie tak. Sylwię Gawrońską. No i wszystkich fanów, którzy tu są i słuchają. Fajnie, ja już w momencie, kto chce zobaczyć. Znaczy to jest ten koncert w Barczewie, tak? Mm-hmm. To ja go tak, tu mam tak. Wpisane, sekundę, już patrzę. O, no to jakby właśnie pan już sprawdzi. Teraz właśnie miałem go i zniknął mi, co się stało. Sekundkę jeszcze, ale chyba o godzinie 19 to było wpisane. No Ale aha, to znaczy, tak, że to o tej tak porze startują, coś, a to znaczy, że coś mi świtało, wcześniej. Że już momencik, patrzę. To jest plac przy zespole szkół, tu mam wpisane o 19. Aha, no. To jak tam się wiedzie, to już tam się znajdzie pewnie. Tak, no potem jak już będzie koło tego koncertu, tam tydzień, dwa, to na pewno będą jakieś plakaty czy coś, to będziemy informować o szczegółach. Aha. A no, bo i w radiu, tu w Radiu Bez na pewno będzie pan Henryk. No to ja już potem przecież, też, no tak w tej chwili to jak to jest tam jeszcze za jakiś tam czas, to ja tylko podaję daty i miejscowość, a potem już szczegóły będą. Na pewno każda z tych miejscowości, z tych miejsc, potem robią swoje właśnie takie wewnętrzne wizytówki, czy plakaty, czy zaproszenia, to już potem będziemy to udostępniali w internecie. O, super, super, że no, się ale udało. Ale fajnie, bardzo się cieszę, że się możemy spotkać właśnie w tamtych terenach dość dalekich od Śląska, gdzie też czekają no, fajnie, na nas. Fajnie właśnie, tak, tak, że tutaj możemy właśnie blisko was mieć też. No. Jeszcze by było fajnie, jakby się tutaj w Olsztynie i w Ostródzie udało. No, no pomalutku, no słuchajcie, my możemy zagrać wszędzie, ale zawsze musi być ten ktoś, kto albo nas chce, albo przynajmniej tak, tak, tak jak ta forma tych koncertów właśnie biletowanych, że to gdzieś tam trzeba znaleźć wolny termin w jakiejś sali, gdzie się po prostu salę wynajmuje i tak jak w tej chwili mamy, tam już sprzedajemy bilety na... do chyba do Czerwionki, do Czechowic, do Poznania czy do Opola, to jeszcze... Bo tutaj to będzie koncert niebiletowany, tak? Tak, no, prawdopodobnie tak. To są te, które tak? są w ciągu dnia, znaczy w ciągu, no w wakacji to przeważnie jest wolny wstęp. Aha, aha. No dobrze, no to nie będę tutaj wam już przeciągać, bo tam pewnie dzwonią. No dzwonią, piszą, to fajnie, no my znowu jakiś utwór za chwileczkę puścimy, dalej będziemy czytali i zachęcamy też do telefonowania właśnie, mamy tu sporo czasu, więc możemy sobie pogadać. Pewnie, że tak, to jest inaczej jak pisać właśnie, że no, można no, rozmawiać z tobie. No, ja jestem też bardziej zwolennikiem pogadania niż pisania, bo to potem... Tak, tak, dokładnie. No, ale... Jak ktoś lubi, czy chce pisać, to oczywiście też ma taką szansę. No pewnie, że także, tak. Także Edytko, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Ja również. No i będę was słuchać tutaj do końca. Fajnie. Także no dziękujemy i pozdrawiam bardzo. Jeszcze raz. Pozdrawiamy również. Dziękujemy. Dobrze, moi drodzy, zanim jeszcze wypuścimy kolejny film, tylko zobaczę, jak to tu wygląda. To musimy się tutaj odświeżyć, żeby nam to tutaj nie przykryło. Aneta Grabowska napisała do nas tak, witam serdecznie, poproszę utwór traćmy, aha, tośmy czytali, w którym czytali, szczególnie tak. Podoba mi się jeden cytat, no to aha, musisz dobra. Sobie wpisać tą, to już to wpisałem, dobra, mamy dobrze, wpisane. To mamy. To nie mamy, Małgorzata, pozdrawiam serdecznie z Lubawki, Małgorzata, to my też pozdrawiamy, jak najbardziej, Sylwia Karolińska z Poznania. Na wstępie pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz prowadzących tą wspaniałą audycję oraz Edytę z Ostródy, Marysię z Gdyni. Tośmy też czytali chyba o piosenkę, tyle chciałem ci dać. Tak? No to, tak, to... piosenka jest pisana. Aha, no, czyli przepraszam. Już, no. Zamieściłem się przy tym telefonie. Dobrze, tutaj mam, jeszcze patrzymy. Tak? No to jest, pozdrawiam. Jeszcze raz pozdrowienia od dobrze, Sylwii dobrze. Gawrańskiej. Jeszcze jest Ania Skwidzyna. Witam z Bawarii. Z Bawarii się kłania mama Elizy i oczywiście pozdrawiam pana Henia oraz pana prowadzącego. Szczególne uściski dla Eliski, Neli i Juliana. Kocham was mocno. Wracam w niedzielę. Proszę o piosenkę Ja, taki fajny gość, Ania z Kwidzenia, mama od Elisy. Pozdrawiamy też serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, moi drodzy, a teraz jeszcze utwór, który
wcześniej, o który na początku poprosił fan zespołu Universe Michał z Katowic. Tacy byliśmy w tej wersji z lat 80. Dokładnie. Tacy sami jeszcze wczoraj, moi drodzy, i teraz ten utwór tak w dobrym momencie tak nam się to zupełnie spontanicznie udało. Dlaczego? Dlatego, że tacy sami jeszcze wczoraj, a te wczoraj to było 20 maja, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się tutaj w studiu i była pierwsza audycja Uniwersalny Wieczór Muzyczny. No i patrzcie, to tak też było, Maciek do mnie zadzwonił, czy bym tu przyjechał, też jeszcze nie wiedziałem, gdzie to jest. Ale tak jak to mówię, ja jestem zawsze otwarty na jakiś fajny pomysł i zobaczcie, no, zacznij od dziś, zacznij od teraz znowu to, co w tym utworze jest. Jeśli jest jakiś dobry pomysł i staramy się go zrealizować, to zobaczcie, wtedy to była taka jakaś chyba ciekawostka, a teraz się to stało normą, że raz w miesiącu staramy się na te 4 godziny tutaj spotkać i jakby mamy ten czas, żeby i pogadać, i popisać, i powspominać, to jest coś pięknego. Przygotowaliśmy utwór dla was z płyty Bahama Yellow, Kwiaty kuszą dłonie. I wyobraźcie sobie, że tego utworu na antenie stacji Impreza jeszcze nie było, także to tak... No to specjalnie musiała poczekać cały rok, a teraz z przyjemnością go puścimy, a ja też jak go zapowiadam, to zwróćcie uwagę na te solówki Darka Kozakiewicza na początku i na końcu, te dwugłosy, obłęd, coś pięknego. Jeszcze w międzyczasie napisał do nas Rosomak, witam serdecznie ciebie Macieju i Henia i oczywiście cały zespół Universe. Pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy Rosomak. Czyli Mirek z Siemianowic Śląskich, moi drodzy. Tu tak jeszcze patrzę. Beata Schorzowa, pan Zbyszek Wiśniewski ma głos podobny do świętej pamięci Mirka. Taka mała dygresja. Pozdrawiam sympatyczną ekipę. Tu jeszcze Adam 40 ton, czyli kierowca zawodowy, zaprzyjaźniony ze stacją Impreza, tudzież już także z Universe. Także witam serdecznie obecnych w studio oraz pozdrawiam wszystkich słuchaczy z pokładu 12-kołowego mobila, przemierzając kolejne kilometry aktualnie nieopodal Norymbergi. Życzę bardzo uniwersalnego wieczoru muzycznego. Adam 40 ton, także pozdrawiam. No to pięknie, to jednak gdzieś tam ktoś daleko od Polski jedzie autem i słucha naszej audycji. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz jadą autem. Pozdrawiamy serdecznie. Asiula napisała, czyli również prezenterka naszego radia. Asiula napisała, pozdrawiam was chłopaki, jak i wszystkich gości na audycji. Poproszę o gwiezdną podróż, to już zącik zapiszemy. A teraz kwiaty kuszą dłonie. Po prostu ten dwukło zbiegaj, kurde, dotknąć się. Dokładnie, nie, żeby było ten efekt, ja nie to. Pokazuje życia, nie kurczę. A on nie grosnął. On grosnął też gołu, wiesz? Tańczy z cieniem. Bawić się i śmiać, nad nami ktoś tam czuwa, więc się przestań bać, a dzisiaj jest tu. Kwiaty kuszą dłonie, tylko one rozpalają serca tu. Dzisiaj jest tu, cała twoja miłość, każdą chwilą pokazuje życie. Powiedz, pokaż. Nie musisz wstydzić się tych słów, bo wstyd to paniocha. Wymysły pustych głów. Spróbuj jak dzieci od razu mówić, co ci jest, a cała złość uleci. Znów polubisz się, a dzisiaj jest tu. Kwiaty kuszą dłonie.
Stacja impreza na żywo, moi drodzy. Musimy zwracać uwagę na te czerwone światła. No. Ale no cóż, no to żywe radio, moi drodzy. To tak, czasem gdzieś tam się zdarzy, ale myślę, że z drugiej strony mieliście troszkę smaczku tej kuchni radiowej. Poczuliście się, jakbyście byli tutaj. Wszyscy tutaj, po tej naszej stronie, o tak, tak, po tej drugiej. To tutaj już czytaliśmy, patrzymy. Adam też był czytany, Asiula także. Ale tutaj nie było czytane, to może Heniu teraz... Gorące pozdrowienia z Krakowa dla najlepszych prowadzących, Henia i Maćka. Pozdrawiam wszystkich fanów. Dzisiaj szczególnie Monikę, Mariusza, Kasię, Ilonkę, Anetkę, Ewę, Anię, Marysię, Karolinkę, szczególnie Darka, który ma dużo serca do pomagania innym. Poproszę dla nich o piosenkę Jestem obok ciebie. Iwona Bydnarska z Krakowa. Pozdrawiamy też bardzo serdecznie i ciebie i wszystkich wymienionych wcześniej słuchaczy naszych, którzy na pewno tam też dzisiaj słuchają. Utwór już przygotowany, tylko jeszcze, że tak powiem, znaczy zapisany, także niebawem się tutaj ukaże. Teraz jeszcze napisała do nas Ania z Mazur. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz panów prowadzących i słucham i uwierzcie, w ogóle się nie nudzę, wręcz przeciwnie, no to jest ten fenomen. Nam się też, słuchajcie, nie nudzi. Jak najbardziej. Także teraz właśnie utwór, który przygotowaliśmy, który już wcześniej był przez was, że tak powiem, pożądany, Wołanie przez ciszę. Na życzenie Mateusza z Mikołowa. Tak, Universe z płyty Universe Live. Do wybrzmienia, chociaż nie do końca, bo tych oklasków to pewnie jeszcze byłoby, a było. No byłoby, a może ktoś by zawołał bis. Moi drodzy, tak dzięki jednej z fanek zespołu Universe. Ona nie lubi określenia fanka. Nie lubi? Aha, no to jak nazwać? Miłośniczka. Miłośniczka, tak, miłośniczka. I dobry duch. I dobry duch, a nawet taki troszkę nasz radiowy aniołek, tak? Dokładnie tak. Zadzwoniła Maryś, dając nam znać, że jesteśmy na antenie, poza anteną. To no troszkę... pierwsza rzecz. Tak. A druga, że pierwsza audycja nie była 20, tylko 19, tak. I to było w piątek. Faktycznie nie trwała 4 godziny, tylko to trwało od 21 do 22.30. Poprawiamy się. No, ale my już tego dokładnie nie pamiętamy, ale są ludzie, którzy to wszystko gdzieś tam archiwizują. Dzięki wielkie, Marysiu, za czujność i za to, żebyśmy tutaj nie opowiadali jakichś niestworzonych rzeczy. Wszystko można skorygować, ale faktycznie tak było, że jeszcze no, wtedy nie mieliśmy świadomości, że można 4 godziny puszczać Universe i że będą chętni do tych tak zwanych uniwersalnych maratonów. I to też jest fajne takie nazewnictwo, że nie, że ojejku, 6 godzin, kto to wytrzymie, tylko ludzie już czekają. To jest też fajne. No ale tak czy tak było to no, rok temu. Dokładnie, rok temu, czyli myśmy się trochę pomylili, bo to było w Wigilię 20. O, jak to nazwijmy. I w tym momencie wilk syty, owca cała. Także pozdrawiamy serdecznie osobę, która nam zwróciła uwagę, czyli Marysię. Pozdrawiamy serdecznie. Znowu będzie jazz, o ten utwór zdaje się też poprosiła Marysia, tylko już nie dzisiaj, ale troszkę wcześniej w tygodniu, zdaje się jeszcze w tamtym, zdaje się właśnie, no ja to sobie pozwoliłem zapisać, także znowu będzie jazz, to będzie, już patrzymy z płyty. Ciągle szukam drogi i myślę, że Michał z Katowic też będzie zadowolony z Elą. O kolejnych utworkach pamiętamy, mamy zapisane, także nie martwcie się, na pewno one wybrzmią dzisiaj w stacji Impreza.
Rano, także jakiś fragmencik jak najbardziej możemy dzisiaj, że tak powiem, wam przypomnieć. Tak, przypomnieć. To sami sobie przypomnimy, bo coś my tam nagadali, to tylko jeden Pan Bóg na razie wie. No. Mamy coś nowego? Tak, tutaj mamy te dwie... Daniel z Poznania, cześć ponownie. Mam pytanie do Henia. Jak to się stało, że gracie koncert w Poznaniu? Ktoś specjalny was zaprosił, możesz coś więcej zdradzić? Jak to widzimy, że mamy imprezę biletowaną przez Biletynę, to myślę, że Marek Zdaniukiewicz, nasz menadżer, tam się dogadał, jeśli chodzi z wolnym terminem, więc tutaj raczej z naszej strony to była akcja. Oczywiście trzeba tam dogadać szczegóły z dyrekcją teatru. Byliśmy już w Teatrze Muzycznym w Łodzi w maju i teraz będzie następny Teatr Muzyczny w Poznaniu. Tam już też widzę, że sporo biletów się sprzedało, mimo że to dopiero w październiku. Ale to świadczy, że zainteresowanie jest. Zobaczymy, gdzie będzie następny Teatr Muzyczny w Polsce. Napisał również Dariusz. Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić Iwonkę, Mateusza i całą... Mariusza. Aha. Mariusza? No, nie masz okularów. No właśnie, czekaj, właśnie. Dobra. Iwonkę, Mariusza i całą ekipę z Legnicy. Darek. To chyba ten nasz. Teraz już będę widział dobrze. Dobrze, widzicie. No nie da się inaczej. Także stacja Impreza na żywo. Tyle chciałem ci dać utwór także, który tutaj czeka w naszej radiowej kolejce zespołu Universe. Dzisiaj jak zwykle w uniwersalny wieczór muzyczny. Także moi drodzy, tyle chciałem ci dać. Dawno niesłyszane. W sumie dawno niesłyszane. Jeszcze nie grali, moi drodzy. A czego, moi drodzy? Aneta Grabowska napisała tak. Poproszę o przekazanie wiadomości Mateuszowi Manowskiemu. Nie ścinaj włosów. Pozdrawiam, Aneta Grabowska. No. Fajne to takie. No ale to jeszcze całe szczęście, że się skonsultowali z nami przed tym zabiegiem. Ściąć idzie zawsze, w każdej chwili. Ja jak gościnam też moje, to też zawsze jest taka zasada, że najpierw trochę mniej i potem najwyżej jeszcze trochę niż za dużo naraz. No tak. Renata Jóźwiak. Dla moich niespodziewanych gości od Renaty Jóźwiak, wiewiórki, cokolwiek uniwersalnego oraz wszystkich fanów uniwersu. A teraz dzwoni do nas kolejna osoba. Tutaj widzę, że to Renata. Stolicka. Tak, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Byli uzależnieni, teraz są maratończycy, więc witam wszystkich uzależnionych maratończyków i wspaniałych prowadzących. Dziękujemy. Chciałabym dzisiaj podzielić się swoimi kolejnymi przemyśleniami, jeżeli mogę. Oczywiście, czekamy na twój telefon już. Kiedyś mówiłam o docenianiu, czy raczej niedocenianiu osób obdarzonych talentem. Cały czas skupiałam się na Mirku. Dziś parę słów, Heniu, o tobie. Żebym się tylko nie zaczerwienił. Słuchaj. Bo to nad tym pracowałam, żeby ciebie jakoś tak ocenić. Dlaczego? Jeszcze powiem dlaczego. Dlatego, że moja ostatnia rozmowa wydaje mi się, że spowodowała, że nie wszyscy dobrze mnie zrozumieli. Bo broń Boże, ja nie chciałam nikogo obrażać, a już na pewno nie ciebie. Dlatego ten taki fragmencik jest wyłącznie o tobie, więc posłuchaj, co ja o tobie myślę. Dobrze. I wszyscy słuchający niech też posłuchają, co ja o tobie myślę. Mhm. Bo według mnie twoje takie charakterystyczne cechy to niezwykła wrażliwość, skromność, pokora, wyrozumiałość i wierność. Wierność Mirkowi, wierność zespołowi, ale i wierność sobie samemu. Alkoholizm Mirka trwający tyle lat, niełatwe organizowanie koncertów, same występy, niepewność, czy się uda, czy Mirek da radę, a czasem niespodziewana konieczność wystąpienia samemu. O tym
pięknie opisujesz, bodajże w Krakowie było? Gdzie byłeś tak postawiony przed koniecznością? Pierwszy koncert w Bytomiu, to wtedy pamiętam. Ale że on nie dojechał wtedy i byłeś taki bardzo mocno zdenerwowany. Tak, to w Bytomiu. Że musisz sami wściekły i wściekły wręcz, tak? Dokładnie. Więc ja rozumiem i rozpacz, i to takie przerażenie. Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam wyjść na tę scenę? Tak? Dlaczego on mi takie coś zrobił? A jednak dałeś radę. A przy tym wszystkim mówiłeś o sobie, że ty byłeś z tyłu, w drugim rzędzie, a gwiazdą był Mirek. Natomiast Mirek, kiedyś słyszałam, jak powiedział o tobie, piękne rzeczy skomponował. Jego osobowość jest balsamem. W najgorszym momencie potrafi powiedzieć coś takiego, co rozśmieszy, załagodzi wszystko. I to takie jest piękne podsumowanie też, jak Mirek patrzył na ciebie i jak ciebie doceniał, prawda? Teraz, Heniu, stoisz z przodu, ale nadal bez gwiazdorzenia, dalej jesteś taki niezwykle skromny i niezwykle z taką wielką pokorą. A twój talent, to znaczy to, jak właśnie przeczytałam książki, twój talent był widoczny już od twoich wczesnych lat. Twoje zainteresowanie muzyką, ucieczka w muzykę, granie, pisanie tekstów. I te teksty, zwłaszcza te wczesne, były, no oczywiście według mnie, bardziej poetyckie, bardziej poukładane i lepsze warsztatowe niż teksty Mirka. Bardzo podobają mi się Senne marzenia, to jeden z wcześniejszych utworów, prawda? No, tak, nawet nigdy nie nagrany. No właśnie. Mnie bardzo wzruszył ten rozdział opisujący ciebie borykającego się ze swoim problemem. I całe szczęście, że nauczyciele, przynajmniej niektórzy, sprawdzili się, a to mnie wyjątkowo cieszy, bo sama zawsze starałam się wspierać dzieci z kompleksami, dowartościowywać je, bo te dzieciaki trzeba było im pokazać, że one jak bardzo są wartościowe, że mają inne cechy, mimo że mają jakieś wady, ale mają cechy, które pozwalają pokazać czy równać im się z tymi wszystkimi pozostałymi dziećmi. I dlatego tak mnie to bardzo cieszyło, że nauczyciele tak cię, przynajmniej niektórzy tak cię wspierali. A jeżeli już mowa o dzieciach, to jeżeli mogę, chciałabym zapytać cię o relację z synem Mirka Tomkiem. Dlaczego? Bo w wywiadzie udzielonym Roxanie Maksysz Tomek niezbyt pochlebnie wypowiada się na temat waszych obecnych koncertów. Żałuję swojego udziału w koncercie tym pożegnalnym, a kiedyś właśnie w stacji Impreza wspomniałeś, że nie zgodził się na film, czy na fragment filmu. Co takiego się stało, jeżeli to nie jest jakaś tam tajemnica, tak? Bo też nie chciałabym, żeby to, żeby w jakieś zakłopotanie wpędzać. Bo znaczy byłam mocno zdziwiona, że co takiego się stało, że on tak jest nastawiony na nie w tej chwili? Znaczy to jest, ja powiem tak, że no w tej chwili nie mam zbyt wielkiego kontaktu z Tomkiem. Są zaproszeni na każdy koncert urodzinowy, na który no nigdy nie przyszli, więc już potem jakby też powiedziałem, że zawsze mogą przyjść, natomiast też nie jestem osobą, która się na siłę pcha. Natomiast była taka rozmowa z szefem firmy Silverton, gdzie, że tak powiem, zgodził się i Tomek, i Piotrek na to, żebym, że tak powiem, przygotował te nagrania, które były nagrane wcześniej, żeby je jeszcze w jakimś stopniu wydać, zmiksować i po prostu jeszcze na nowo w taki sposób przygotować, że być może jak kiedyś mnie zabraknie, to czy Tomek, Piotrek, czy Sara, czy Martyna moje będą mogły dalej pewne rzeczy kontynuować. Ja to chcę wszystko przygotować i tutaj mam przynajmniej zgodę w tym względzie. Natomiast to jest coś takiego, że jest jakaś niechęć zawsze po wydaniu mojego tomu książki. Dostaję, że tak powiem, rykoszetem jakiś SMS, który no, jest najprzyjemniejszy, szczerze mówiąc. Ale tam nie ma nic złego, tak? No nie ma, ale to jest trochę, dlatego zobaczcie, ile czasu trwa od jednego tomu do drugiego, bo ja to po prostu też przeżywam, mimo że nie gadam o tym, może tutaj dzisiaj trochę bardziej
Natomiast no, pomału by trzeba było tak napisać trzeci tom, żeby tam nie było słowa, co się działo w zespole, no najlepiej. No to już by było, nie wiem. No, ale to znaczy nie, no ja po prostu jestem zawsze nastawiony pozytywnie i nawet jeśli te kontakty, one nie są może najlepsze, to ja z mojej strony zawsze jestem bardziej nastawiony do tego, żeby coś pożytecznego z tego było. Myślę, że być może teraz Tomek z Piotkiem widzą, że jednak no, być może nawet to, że i ZAX jest o wiele większy niż był, bo i tych koncertów więcej, więc jest jakaś forma pomocy do nich, że mimo, że tak powiem, jakby taty nie ma, ale mają wsparcie jakieś przynajmniej przez ten ZAX, a to już jest coś takiego, że to nie jest ani coś dawanego tak, żeby nie wiem, żeby człowiek się czuł winny. Mhm. Po prostu i myślę, że taka forma zadośćuczynienia jest najrozsądniejsza, przynajmniej teraz. Natomiast no, ja jak sami widzicie, staram się, żeby pamięć o Mirku i ta twórczość dochodziła do ludzi. I zobaczcie, przez ten rok czy ponad widzimy, że no się zdarzyło coś, co już prawie że było niewykonalne, że tyle lat zespół Uniwers był, a mało kto wiedział, czy to jest ten Uniwers, czy nie, jednak ten festiwal w Opolu w tamtym roku i ta szansa na sukces, niby te dwa takie punkty zaczepienia spowodowały, że możemy nawet tutaj, czy w Radio Best, czy w Radiostacja Impreza, jakby spotkać się, pogadać i jakby kontynuować to, cośmy stworzyli z Mirkiem. I jakby zobaczcie, że to jest potrzebne, bo to nie jest nic na siłę, nikt przecież jakby z waszej strony tam też możecie przecież robić dzisiaj coś innego, a tylu ludzi wbrew pozorom jednak tego radyjka słucha, czy przez ten, nawet to jest piękne, że można przez telefon sobie gdzieś tam kliknąć i jeść go, czy nawet po prostu jakby nie absorbując kogoś innego, można sobie być z nami, pogadać i ja cały czas widzę, że ta potrzeba jest, bo to nie jest, ja też nie robię nic na siłę, natomiast widząc takie wsparcie, taką jakby takie zapotrzebowanie, nazwijmy to, no to po prostu jest mi lżej. A to hasło, któreśmy zawsze z Mirkiem mieli, mówiliśmy sobie każdego 13 października, żeby nam się udało. Dalej trwa, bo już dużo rzeczy się udało i być może jeszcze parę rzeczy fajnych będzie. Natomiast bardzo się cieszę, że przynajmniej te utwory zostały nagrane i to, żeśmy faktycznie może nie podpisali z żadną warszawską firmą tej umowy, co spowodowało, że nas może w tych mediach nie było, to jednak takie utwory jak te z solowego albumu, czy jakieś takie, które faktycznie przebojami nie są i jakby nie potrzebują być, natomiast mają piękną opowieść, piękne teksty i przekazują cały czas coś dla ludzi. A faktycznie z tygodnia na tydzień tych nawet nowych fanów przybywa, bo też widzimy w komentarzach, że ktoś zaczął słuchać Uniwersu na przykład rok temu czy dwa lata temu dopiero. No to też jakby świadczy, że gdzieś tam tyle lat było i ten i oczywiście można żyć bez zespołu Uniwers, bez Abby, bez Beatlesów, bez innych. No, natomiast jeśli jest coś, co nam pozwala jakoś przetrwać, bo faktycznie te nasze utwory to tak jak książka jakaś, do której lubimy gdzieś, mimo że czytaliśmy ją już w dzieciństwie albo coś, to jakby gdzieś tam się wyryła w sercu i po prostu chcemy jeszcze raz do niej zajrzeć albo się utożsamić z bohaterami. Jest coś takiego, nawet wspominając my, jak starsi jesteśmy, czy to sławetne cztery pancerni i pies, czy jakoś, nie wiem, Rumcajs, czy Bolek i Lolek, to gdzieś pamiętamy to i jakby wspominamy z przyjemnością. To jest nasza przeszłość, to jest, ale wiesz co, tak jak mówisz o książce, to ja bym chciała właśnie do czegoś jeszcze tu nawiązać, bo moja kolejna refleksja nie dotyczy bezpośrednio zespołu czy twórczości waszej, chociaż dla mnie związek jest widoczny i to bardzo. I chodzi mi tutaj o śląskość. I nie wiem, czy znacie panowie książkę Zbigniewa Rokity-Kajś, Opowieści o Górnym Śląsku. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie. Powiem wam tak, że książkę ją przeczytałam.
jest tak napisana inaczej, tam jest to właśnie narracja, nie ma jak gdyby akcji, ale książka ta dostarcza bardzo cennego materiału do refleksji na temat Górnego Śląska, tej części naszego kraju, o której właściwie ja nie wiedziałam nic, a po której historia mocno się przejechała. No to... I autor książki sam długo przepraszał się ze swoją śląskością i pomaga czytelnikowi zrozumieć dramat krainy leżącej na pograniczu kultury i historii. Dlaczego Śląsk jest ciągle kajś, a nie w centrum polskiej świadomości? I Zbigniew Rokita układa się sam z własną śląską tożsamością i przynależnością do narodu.